kim tak naprawdę jesteśmy, ciężko powiedzieć. Tak naprawdę to chłopakami z zajawką. Jesteśmy gośćmi, którzy chcą po prostu znaczyć swój ślad na ulicach. Fajnie by było, jakby w naszym mieście było coś ciekawego na ścianach. No i też fajnie się pochwalić, jak coś się umie narysować, tak? No chcielibyśmy trochę urozmaicić szare, betonowe ściany. No zresztą tak mi się wydaje, że w ogólnopojętej sztuce ulicznej chodzi o to, żeby po prostu zostać zauważonym. Zarazić ludzi też jak najbardziej chcemy. W Polsce postrzeganie graficiarzy jest nadal stereotypowe, ale z biegiem czasu można zauważyć jakiś progres. I większość ludzi potrafi odróżnić, powiedzmy, jakąś ogólnie pojętą sztukę niż zwykłe jakieś tam, powiedzmy, bazgroły, jak mówi większość mieszkańców. My robimy coś, nad czym trzeba się na chwilę pochylić i to nie przychodzi w 5 minut, tak? Więc no trochę nas to wkurza, że jesteśmy kojarzeni z pierwszym lepszym kleksem. Chyba ogólnie cała kultura taka osiedlowa, powiedzmy. Jak się chłopak wychowuje na osiedlu, to trochę mu się zaszczepia cały klimat. Więc myślę, że każdy, kto w takich realiach się wychowywał, też coś takiego zrozumie. Czy w ogóle idea graffiti to niestety, czy niestety i może stety, to jest po prostu zaznaczanie swojego, powiedzmy, terytorium, albo poszerzanie swojego terytorium przez zamieszczanie swojego jakiegoś tam znaku na przestrzeni miejskiej. No i to się tak zaczęło i no tak w definicji właśnie postrzegane powinno być graffiti, jako rozprzestrzenianie i zostawienie po sobie śladu. My to robimy trochę inaczej. Staramy się jakby wkomponować tą kulturę w realia miasta, tak żeby żyło co razy, powiedzmy, w jakiejś symbiozie, tak? No ciężko powiedzieć dokładnie, na czym może sztuka polegać. No, z mojego punktu widzenia to jest po prostu jakieś wyrażanie siebie i chęć tego, żeby się po prostu komuś to podobało. No bo tworzenie sztuki bez jakiejś tam chęci polubienia przez społeczeństwo zewnętrzne jest trochę bez sensu, według mnie. Każda postać, którą zamieszczam na ścianie, to nie jest przypadkowa, tak? To są postaci, które albo jakoś w moim życiu odcisnęły jakieś piętno, czy zostawiły coś w mojej głowie takiego, co zmieniało trochę mój też pogląd na świat, co moje życie sprawiło, które sprawiło, że moje życie po prostu było w jakiś sposób inne. Generalnie rzecz biorąc, do każdej mojej pracy chciałbym włożyć taką część siebie, tak? Tak jak już mówiłem wcześniej, nie są to postaci wybierane przypadkowo, więc po prostu jakąś część siebie zostawiam na ścianie zawsze. Jest mały problem, bo teraz w Krakowie coraz mniej takich miejsc się pojawia, a w zasadzie to znikają już bardzo popularne miejsca. Mamy problem z jakimś zamalowywaniem ścian przez, powiedzmy, pseudoartystów, to najłatwiej jest zakazać w ogóle malowania, niż wprowadzić jakąś selekcję czy pozwolenia. W Krakowie coraz częściej niestety usuwane są miejsca przeznaczone do legalnego malowania. Na Kawiorach była kiedyś taka ściana dosyć mocno popularna i teraz no niestety już nie ma pozwolenia na malowanie w tamtym miejscu, więc nie zobaczymy żadnych fajnych prac już tam. No jest mały problem, więc teraz trochę jest taka walka, żeby próbować znaleźć jakieś miejsce, jakichś ludzi, którzy po prostu dadzą nam pozwolenie na takie rzeczy. Chciałbym przekazać ludziom, żeby byli bardziej otwarci na świat i żeby czasem dać szansę, bo nieraz tak się zdarzało, że ktoś właśnie, tak nawiązując już tutaj do tego klimatu całego graffiti, nieraz się tak zdarzało, że ktoś z założenia od razu mówił, że on nie chce niczego takiego mieć w swoim pobliżu, a jak już ta produkcja powstała i zobaczył jednak, że to wygląda fajnie i że naprawdę cieszy oko, to potrafił zmienić zdanie i byłoby nam bardzo miło, gdyby ludzie jednak nie musieli, jak niewierny Tomasz, zobaczyć finalny efekt, tylko nam zaufali jednak i dali szansę.